Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybiła już godzina 11. Wiem, że nie wszyscy dojechali, ale myślę, że po malutku będą do nas tutaj dołączać. Oficjalne przywitanie nastąpi za chwilkę. Natomiast, jak wiecie Państwo, zawsze rozpoczynamy jasełkami. Co roku są inne. Jest to dzieło pani Eli Kulczyckiej, która dzisiaj motywuje naszych członków do aktywnego włączania się, przygotowania wigilijne, pierwsze przygotowania wigilijne. Opowiedzieć wam o najważniejszym dniu w roku i prosić, abyście nam pomogli na ten jeden dzień się przygotować. Czy nas przyjmiecie? Przyjmiecie nas? A pomożecie nam się przygotować na ten dzień? To zapraszamy. Dziękujemy za zaproszenie i opowiemy wam teraz wszystko, co wiemy, jak to było dnia dawno temu, kiedy na ziemię przyszedł Bóg prawdziwy, na którego wszyscy czekali. Długo, długo. Bracia, patrzcie, jak niebo się pali. Na pewno coś dziwnego, niezwykłego się dzieje. Zostawmy szopy, ogniska, zwierzęta. Niech się nimi Bóg opiekuje. A my biegnijmy do Betlejem. Aż tu anioł przyleciał z nieba i mówi: Chrystus się narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. Narodził się w ubóstwie, Zbawiciel, Pan wszego stworzenia. Pomóżcie pastuszkom, żeby nie bali się iść po nocy do Betlejem i zaśpiewajcie z nami. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy Maryjego i Maryję, Matkę Jego. Chrystus się rodzi nas od swobodzi, a pastuszkowie do szopy przyszli, to zobaczyli i się zasmucili.
Ogromne prawa dla naszych kolejnych gminów.